Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trojsty52 i moi drodzy, witam was w 45. odcinku? Czy to już 45., czy 46.? Kurde, nie policzyłam sobie. Ale witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. O Jezu, jak ja czasami pierdzielę głupoty na początku, to naprawdę. Moi drodzy, spisałam sobie z internetu, ile tutaj mamy do znalezienia w poszczególnych kwaterach rzeczy. I tutaj w kwaterach kapłanów jest do znalezienia tabliczek, konkretnie 8. Ale najpierw bym się udała tutaj do tych pozostałych dwóch. Dlatego, że tutaj jest dużo szkieletów i na razie po prostu nie mam ochoty się w to bawić. A jak będziemy chodzić w poszukiwaniu tabliczek, to niestety, ale znajdziemy też inne rzeczy, których ja po prostu nie chcę. Czyli umarłych. Wolę ich zostawić sobie na inny odcinek, bo na pewno nie będzie to dzisiejszy film, tylko jak już, to myślę, że kolejny. No i co? I pozwiedzamy trochę. Tutaj też jeszcze mogą być jakieś tabliczki, więc wypadałoby się kawałeczek chociaż przejść. O, proszę bardzo, jest kolejna. Już czwarta. Ogólnie to jest taka mikromapka, gdzie można te rzeczy poznajdować, ale szczerze ona kompletnie nic nie daje, więc ja jej nie będę w ogóle używać. No dobrze, tutaj w sumie już wracamy w stronę Myxira, z którym na razie nie chcę dyskutować. I tutaj już chyba żadnej tabliczki nie ma. Chyba to jest bardzo dobrze powiedziane. Chociaż kurde, moglibyśmy sprawę tych tabliczek skończyć. Zostały nam w sumie 3. Tylko ci umarli są okropni. O, proszę bardzo, kolejna tablica. Mamy 5? Dobrze liczę? Tak jest. Zostały nam jeszcze tylko 2. No dobra. No, już została tylko jedna. Okej, tędy nie przejdę. Myślałam, że to jest tabliczka. Ach, wiecie, jak to jest z tymi przedmiotami. Znając życie ostatniej, będę szukała cały dzień. No, ale mówi się też trudno. Może tutaj by gdzieś leżała. Za bardzo się kręcimy po tym samym terenie. Widzę, że jest taka jakby mini burza piaskowa, czy coś w tym stylu. Tu byłam. Byłam, ale nie na dole. Nie ma. No dobrze. Tutaj zaraz już będziemy z tego miejsca w sumie wychodzić. Chociaż... No nie wiem. Tu jeszcze mogę wejść, czy to już są... Nie, to są jeszcze te kwatery. Dobra, czyli jeszcze tutaj może coś być. No, ja jednak byłabym chamska i po prostu umieściłabym to centralnie w takim miejscu, że nikt by się nie domyślił. Mamy 7 tablic. Cudownie. No to co, chyba tutaj już w tej części ruin to jest wszystko. Tam już są zębacze i obok tych zębaczy będą już szkielety, więc tam na razie nie idziemy. Przejdziemy się tutaj wzdłuż tego systemu nawadniającego, bo to jest na pewno to.
Tu jest już w ogóle też strażnik świątynny, więc można go od razu pokonać. To nie będzie kłopot. Dobra, dobijemy go z broni. Okej, okay, teraz oni się przenieśli już tutaj, tak? Czyli tu jest Łutra, zrozumiem. Tak jest, i są na niebiesko, na zielono. Jezu Chryste. Skoro są na zielono, to wniosek z tego taki, że orkowie są na pomarańczowo. Mam rację? Tak jest. Hej ty, co się tak skradasz? Troszkę za szybko porozmawiałam z Łutrasem o tym wszystkim. Ale to nic. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lód bez ognia i broni i ścigała go bestia. Okej, okay, czyli jednak mamy jeszcze dalszą część historii. Znaczy mi się tak wydawało, że to nie jest koniec, bo to byłoby bardzo dziwne, gdyby to było aż takie krótkie i płytkie. Ale wiecie, jakby dotykałam już tyle pulpitów, że mówię, no dobra, no wychodzi na to, że chyba to są wszystkie. Hej, Lester, co się z tobą działo? Orkowie schwytali mnie w pobliżu przełęczy i przeciągnęli przez całą pustynię. Najpierw kazali mi kopać, ale potem odkryli, że umiem czytać starożytne tabliczki. Dzięki temu miałem u nich specjalne względy. Człowieku, te tabliczki są fantastyczne. Pełno tam bzdur, ale moje umiejętności magiczne wciąż rosną. Widzę nawet magię płynącą wśród ruin. Powiedziałem Tamkoszowi o kluczach. Teraz chcę, żebym dla niego otworzył świątynię. Zapomniałam, że on ma klucz. Jest w tobie coś dziwnego. Hej, zaczekaj. Co to za zapach? Śmierdzisz, jakbyś przyszedł prosto z plantacji bagiennego ziela. A, o to chodzi. Tak, mam tu trochę tego towaru. Pochodzi z Lago. Hej, zarobiłem na orkach trochę złota. Może byś mi sprzedał porcyjkę? Czy mi się wydaje, czy koczownicy zaatakowali? O, twoja kolej! Aha. Dobra, no elo, trudno. Znaczy, z tymi orkami nic się nie ma nic z nimi, nie? Więc w sumie... Możemy odbijać od razu. Mi to tam już, wiecie... Wisi. Dobra robota! Nie spodziewałam się, że jak sobie po prostu przyjdę pogadać z Lesterem, to nagle rozróbę zrobimy. Ale no, tak jak mówię, oni nic nie wnoszą w ogóle. Z tym tam koszem to chyba się w ogóle nawet nie da... Znaczy, da się z nim pogadać, ale on nic nie wnosi, więc... Więc w sumie... Jeden pies. Możemy w sumie odbić od razu. Tylko poczekaj, chłopcze. No i już. Przez chwilę myślałam, że mi klaszczą, wiecie? Przysyła mnie Wutras. Zaatakujemy orków. Doskonale! Orkowie nie zdążą pożałować, że tu w ogóle przyszli. Spadniemy na nich niczym burza piaskowa. Tak, tak. Najważniejsze, abyście walczyli. Jesteśmy gotowi! XD. Tu już odbite, panowie. Panowie, w ogóle co jest? Nie wierzę. Masakra. To było szybkie. Ale szczerze... Nie narzekam.
No, on nawet nie ma klucza żadnego, więc... Z tego co wiem, to Lester ma klucz, ale o tym się dowiemy za chwilę. Zróbmy jakiś zapis. O Chryste Panie, naprawdę jestem pod wrażeniem, nie? Tamci mogliby już przestać kopać. O, mogę mu sprzedać. Proszę, weź całą paczkę. Dzięki, stary. Jesteś prawdziwym kumplem. Super, dzięki. Masz jakieś kamienne tabliczki? Proszę, weź je. Ja już z nimi skończyłem. Dziękuję. Znalazłeś już jakieś klucze? Wiedziałem, że o to ci chodzi. Znalazłem jeden. W pobliżu ruin uzdrawiaczy. Ostrożnie. Tamkosz też szuka tego amuletu. Więc jeśli chcemy wejść do świątyni, musimy najpierw pozbyć się Tamkosza i jego orków. No spokojnie, już ich nie ma. Masz jakiś plan? Będzie nam potrzebna pomoc koczowników. Zajmij się tym. Jest tu Saturas. Na pewno ci pomoże. Rozumiem. Gościu XD. Daj mi swój klucz. Masz tu klucz do świątyni. Mogę iść z tobą, jeśli potrzebujesz pomocy. Dobra, weźmiemy go ze sobą prawdopodobnie, ale to zanim do tego dojdziemy, Jezu Chryste, spokojnie. W bibliotece już byłam, kwatery uzdrowicieli, to stamtąd też mieliśmy klucz. To ile mamy kluczy? Trzy? Raz, dwa. W teorii trzy, bo my znaleźliśmy jeden ostatnio, teraz nam dał Lester. Jeszcze odnośnie kluczy. To Saturas ma jeden, czyli zostały nam w sumie dwa. W nieumarłych na pewno jest, no i wychodzi, że w kwaterach wojowników też będzie. No tu jest prastara biblioteka, tu już byliśmy, nie ma co się rozdrabniać. Tu też jest, no nie? Tu są w sumie takie pół na pół, trochę uzdrowicieli, więc może byśmy się przeszli tędy. Szczególnie, że tych urn by się wypadało znaleźć. Troszeczkę. Przepraszam, nie urn, tylko dzbanów. Bo urny to są tam, gdzie nie umarli. A tutaj są dzbany. Sama jestem dzbanem. O Boże, nie, dobra. Dobra, ja tylko żartuję sobie, nie? Wiecie, po prostu jak słyszę słowo dzban, to... Jeszcze rozumiem słowo dzbanek, ale jak słyszę słowo dzban, to ja nie mam już wątpliwości. Kto tam stoi? Koczownicy, ale to nie są ci od tego, nie? A może... A tutaj co jest? To jest to miejsce, gdzie były te gargulce? Ojej. Prawie się zaklinowałam tutaj. Ej, chyba tak. Mam rację? Teraz wszystko należy do nas. Nie, tam jest jeszcze jakaś inna grupa. Ale tak, to są tak jakby tej prastarej biblioteki też, czyli to nie jest uzdrowicieli. Ale pogmatwane, naprawdę. A to już jest? Też nie. Tu są jeszcze jedni. Tu jest jeszcze jakiś pakwan. To fajnie, że ja w ogóle nawet nie wiedziałam o waszym istnieniu. Przysyła mnie Wutras. Atakujemy orków. Naprawdę? Orków? Stary, widziałeś ilu ich tam jest? Boisz się? Oczywiście. Przecież ryzykujemy własnym życiem. Wszystko będzie w porządku. Super. Teraz czuję się znacznie lepiej. Będziesz walczyć czy nie? A, do diabła. Czemu nie? Będę walczyć. Za Adanosa. Aż do śmierci.
Dobra, gościu, bo ogólnie to już odbite jest, tylko się tak ciebie pytam, żeby nie było. Koszyczek. Dobra, tutaj będą chyba te dzbanki. Kwatera? Tak jest, uzdrowicieli. Czyli tutaj Lester znalazł kluczyk. Rozumiem, rozumiem. Czyli tutaj głównie dzbany. Mamy dzban uzdrowicieli numer 1. Potrzebujemy 5 dzbanków znaleźć. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że te dzbanki to jest większy problem niż te tabliczki. Czy tutaj już są te... Nie, tu są wojowników, dobra. Okej. Przepraszam bardzo, czy widział ktoś jakiś dzban? Ale jaja. Ej, mówiłam o tym, że jakbym była hamem, to bym sadziła tabliczkę po prostu na taką kupę gówna, żeby nie było po prostu tego widać, po czym oni mi tak ułożyli dzban. To było jeszcze gorsze niż... Nie wiem, dla mnie to było okropne. Niby taki dzban łatwiej dostrzec. A jednak bym wolała, żeby mi go postawili centralnie po prostu na widoku. A na takie dziadostwo po prostu wrzucili mniejszą 1000 razy tabliczkę. Chyba jestem jakaś dziwna. Dobra, czy tam już są kwatery? Nie, w teorii też są uzdrowicieli jeszcze. Wiecie o co chodzi, ja czuję, że z tymi dzbanami będzie problem. No chyba, że one się tak przeplatają te miejsca ze sobą. W teorii jesteśmy dalej w kwaterach uzdrowicieli, ale w praktyce... To wygląda trochę tak, jakbyśmy byli gdzie indziej. O, stara skrzynia. Amulet. Spoko. To jest takie miejsce pośrednie. Coś mnie zaatakowało. I to był chyba jakiś strażnik świątynny. Bo oni sobie urzędują w kwaterach wojowników, z tego co pamiętam. Ała. Albo to były te jaszczurki. Nie wiem, co najmniej dziwne. Rozejrzyjmy się dalej. Nie widziałam żadnego dzbana. Oho, tak, są tutaj ci strażnicy. Na razie mnie jeszcze nie widział. No co jest? Ojeju.
Gdzie te dzbany? A, wiecie też, co może mnie atakować? Nie umarli ze świątyni. Bo tutaj jest ten taki właśnie nic trochę błąd, że po prostu oni się tak jakby triggerują przez ściany. I no bez, jak gdzie są te dzbanki? Tak coś czułam. Tak coś czułam. Że to będzie większy problem niż myślę. Jest kolejny dzbanek. Ile ja już mam tych dzbanów? 4. O, jest 5. Cudnie. No i pięknie. No to co? Idziemy teraz gdzie? Do tych wojowników, nie? Czyli tam, gdzie są ci strażnicy. Nie no, wydaje mi się, że uda nam się splądrować te ruiny raczej bez problemu. Tak, triggerują się ze świątyni na mnie. Na 1000%. Fajne miejsce ogólnie, takie kręgi bardzo mi się podobają. No co jest? Kurde, tyle problemów z taką głupią jaszczurką. W ogóle to widoczność jest tutaj dosyć taka ograniczona, no nie? Zbiorę te rośliny, żeby potem nie było, że tu nie byłam. Tutaj zaraz będą szkielety, więc musimy uważać. Chryste, panie. A propos szkieletów. Wiecie, tylko najgorsze jest to, że szkielety to nie jest wszystko, co tutaj jest. Tu jest dużo, dużo więcej cholerstwa. Zapraszam do mnie. A, zbagowałeś się. Dobra, to skorzystam. Mam wrażenie, że te kwatery wojowników to są chyba stosunkowo najmniejsze. Dobranoc. Teraz te figurki. Jedna. Ile tych figurek? 7. Kolejny strażnik. Okej. Super. Druga figurka.
Na razie to się trochę kręcę w kółko. Okej. Tutaj figurek brak. Tutaj też. Myślicie o tym samym, co ja? Dobra, to za wiele nie daje, tylko marnujemy sobie wytrzymałość. Nie zrobiłam zapisu wcześniej, więc zrobię teraz. Oh my goodness, proszę umierać. No dobra. Okej, zbagowałeś się, rozumiem. To ja sobie skorzystam. Tylko chciałabym cię może w głowę trafiać, wiesz? Będzie szybciej. Jeszcze raz. Okej, kolejny. Widzę figurkę. I tutaj jest chyba też kluczyk. Kamienna tablica. A tu jest stara skrzynia. A w niej pierścień ochrony przed magią. No w sumie całkiem fajny. Całkiem łatwo jest poznać, gdzie byłam, a gdzie nie. Z takiej przyczyny, że wiecie, te roślinki, nie? O, proszę bardzo, kolejna figurka jest tutaj. Będzie kluczyk? Powinien być. Jest kluczyk. Znajdź trzeci klucz. I mamy również awans. Tu była gdzieś ta figurka jeszcze, której nie wzięłam. Albo ją wzięłam? Wygląda na to, że wzięłam. Ile mamy figurek? 4. Oj. Najwyżej będę latała tutaj z telekinezą po okolicy. I chyba będę musiała tak też zrobić. Tu jeszcze nie byłam. Jest kolejna figurka. Są kolejne jaszczurki. Okej, tutaj zbadane nie ma tu. No i dużo was.
Okej, okay, prawie na... Ej, nie, w sumie na hita. To zadziała na pojedynczą. No już sobie sama umrze. Dobra, to już się leczyć może nie będę. I dobra. Okej, okay, ten się zdążył obronić, bo się odsunął. Ja mam takie pytanie zasadnicze, tutaj jakichś golemów gdzieś kiedyś nie było, czy czegoś takiego? Bo mi coś tak świta. I widzę, że dzisiaj nam bardzo leci ten odcinek. Nie poczułam, a tutaj w sumie już musimy kończyć. Jest figura. Chyba nam została ostatnia. Tak jest. Ostatnie będziemy szukać 1000 lat. Dobra, tu byłam. Ojej, świnki się kłócą tam znowu z tyłu za mną. Miło. Myślałam, że to figurka. Ojej, ale mi się ucieszyła. Znaczy wiecie, tu już jest w sumie bezpiecznie, więc możemy wyciągnąć po prostu telekinezę i pobiegać, nie? Mi się wydaje, że tutaj gdzieś mogłam ominąć jedną figurkę, bo się tak trochę zakręciłam. Tu była jedna, to ją zebraliśmy. O, proszę bardzo, mamy. Miło. Wiecie co, moi drodzy, ja tak się teraz zastanawiam, bo w sumie za jednego powinniśmy kończyć odcinek, a tamte kwatery nam troszeczkę zajmą te ostatnie. Czy jest coś, czym moglibyśmy się zająć? Takiego, nie wiem, nieinwazyjnego. Tą lekcję gościnności można by było zrobić. Aktualnie. Bo to nie zajmie dużo czasu, a będziemy mieli to już z głowy. Ja to ostatnio zostawiłam, bo chciałam się zająć innymi rzeczami i nie tracić czasu. Ale teraz, w sumie, mamy czas, więc udajmy się jeszcze na szybko do Bakareszu i ogarniemy tą lekcję gościnności razem ze Silvio. To nie będzie długie zadanie. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No i tak naprawdę możemy już z nim iść. Myślę, że do końca odcinka się wyrobimy. Wiecie, z tymi koczownikami można by było gadać, ale szczerze, czy jest taka potrzeba? Wydaje mi się, że niekoniecznie. W ogóle mam też odczucie, że gra delikatnie ścina od któregoś tam momentu, ale dobra tam. Mam tylko nadzieję, że OBS sobie z tym po prostu poradzi, ale powinien. Jak zrobimy sobie już tą lekcję gościnności, to też muszę przejrzeć dziennik i wypadałoby się pozbyć pomału Shakiora już. Ja w ogóle mogę do Shakiora iść, ja sobie zapomniałam trochę. Być może też to jeszcze dzisiaj zrobimy. Mieliśmy porozmawiać z, tam właśnie z tym Łutrasem, więc już mu w sumie pomogliśmy. Więc kamień lwa powinien nam już Shakior dać. Tylko, że najpierw zrobimy lekcję gościnności. Ja się już tak trochę właśnie szykuję do tego, żeby się udać na okolice Isztar, bo tam jest naprawdę dużo do zwiedzania. To się tak wydaje.
Tylko, że jest mało. Dobra, Silvio, idziemy. Tutaj już pełzacze oczywiście pokonane. W sumie tutaj całe okolice już mamy wyczyszczone. Biorąc pod uwagę fakt, że Smog jest zabity, Kronos jest odwiedzony, Bensala jest wyzwolona, to tylko nam zostały tak naprawdę te okolice tutaj. Mniej więcej ten obszar. Jak widzicie, on jest duży, on jest no praktycznie jak ta pustynia, którą zrobiliśmy teraz. Ogólnie rzecz biorąc, dużo czasu nam się na tym powinno zejść. No i jeszcze mamy cały Nordmar. Chryste panie, to jest naprawdę, wiecie, dużo. Dobra, docieramy. Ja sobie wyciągnę przywołanie błyskawicy. W ogóle to ja bym sobie mogła pierścionek zmienić. A nie, jest okej. Ale wyjmiemy sobie przywołanie błyskawicy, bo to jest najprostszy sposób moim zdaniem na rozpoczęcie walki. Bo po prostu walimy sobie w koczownika, on od razu tak naprawdę umiera. I Elo. Chyba lepiej w tamtego jakiegoś dalszego. Dobra, możemy się już zapisać. Tych koczowników, jak widzicie, jest trochę. Co ciekawe, tego nie zabiłam. Pokazałeś mu! Troszkę muli z tego, co widzę, ekran. Pewnie u was jest tak samo jak u mnie. Możliwe, że będę musiała zrobić synchronizację w programie. To się najwyżej zrobi. Trafiony. Tak! Zaraz wyrwiesz. Hej, ludzie, walka! Tamten chyba nie ogarnął, co się dzieje też dalej. Żryj, piach! A z tobą co? No nareszcie. Ha, przeklęci najeźdźcy dostali za swoje. Nie napadną już na żadną oazę. Tisgar się ucieszy. No, pójdziemy do Tisgara. Zapiszmy sobie grę i zróbmy szybkiego wczyta, bo może to powinno pomóc na te mulenie. Wydaje mi się, że to przez to, że po prostu jest przeciążenie troszeczkę, wiecie, graficzne. Bo jednak Alshedim to jest naprawdę duży obszar na przykład i mogło to się nam po prostu tutaj zostać. Okej, okay, Reach. No czuję, że jest takie opóźnienie. Wiecie co, kimnijmy się też do rana. Do Tisgara też się udam za chwilę. Ojejku. Czemu już zaczęłam się ślizgać? To było bardzo dziwne. Tu nic nie ma. Oprócz sołu alchemicznego. O, tarcza czaszki. To pójdzie na sprzedaż. Dobra, jeżeli kogoś tam nie obgrabiłam, to też nie ma jakiegoś wielkiego kłopotu, bo to w sumie dużo by nie wniosło. Dobra, tutaj jest w sumie jeszcze namiot. I tu w namiocie bodajże był koszyczek. No i pięknie. To co, wrócimy sobie do Beliara, oddamy zadanie
I myślę, że jeszcze możemy się wykończyć tutaj z szakiorem na szybko. Wiecie, co jest śmieszne trochę, że ja tak działam na dwa fronty, nie? Że z jednej strony pomagam magom wody, a z drugiej asasynom, no ale niestety... Niestety, jak chce się dostać do Isztar w sposób legalny i działający, no to musimy tak to robić. Coraz więcej naszych miast pada ofiarą napadów. Jeśli to się nie skończy, będziemy musieli zabić wszystkich, którym nie ufamy. Co próbujesz powiedzieć? Sam sobie odpowiedz. Co? Rozprawiłem się z bandytami z oazy. Niezwykle nam pomogłeś. Doskonała robota. Niech to będzie nauczką dla innych. Nikt, kto z nami zadziera, nie uniknie kary. Jesteśmy bardzo zadowoleni z twojej pracy. Zadbamy o to, aby wieści o twoich czynach rozeszły się szeroko. A tu masz zapłatę za swe wysiłki. Ej, to jest dziwne, przecież ja niczego nie odbiłam jeszcze. Tu z jakiej racji? Taki kom? Może dlatego, że mamy u korzowników 50 reputacji? No to by było bardzo dziwne. Tu nie odbiliśmy. Ben Eray jest nieodbite. Lago jest odbite. Bensala jest nieodbita. Bakarysz jest nieodbity. Morasul jest nieodbite. Isztar jest też nieodbite. To tylko Lago żeśmy tak naprawdę odbili. No i teraz żeśmy... Zajęli się Al-Shaddim, ale że Al-Shaddim się liczy, to nie wiedziałabym. Zresztą tam nie ma żadnych asasynów. Chyba, że się liczy. To wtedy ogarniam, rozumiem. Dobra, na szybko jeszcze do Lago skoczymy. Pozbędziemy się szakiora. Bo dlaczego by nie? Tylko najpierw oczywiście oddamy zadanie, nie? Żeby nie było. Rozmawiałem z twoimi braćmi. Wyczuwam, że mówisz prawdę. Kamień lwa. Noszę go od wielu lat. Dowiodłeś, że jesteś godzien, aby go nosić. Wykorzystaj jego magię w swoich walkach. Wykorzystaj jego magię, aby uwalniać naszych braci i wypędzać morderców z ich niewolniczych fortec. Co teraz zrobisz? Czas podzielić się oddechem Adanosa. Wypalimy fajkę. Walka jednak trwa. Jeśli wezwiesz lwa, stanie u twego boku. Okej, czyli my też możemy go oczywiście wziąć ze sobą. Jak śmiesz mnie... No ale no, ja potrzebuję i tak go zgładzić. Dobranoc. No i po sprawie. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i co? W kolejnym odcinku dokończymy Al-Shaddim. Na to się zapowiada, że zostały nam tylko te kwatery tych nieumarłych i świątynia. Myślę, że się uda. I wtedy zobaczymy, jak tutaj rozwiązać sprawę tej reputacji u asasynów. Czy zabijamy magów wody, czy nie? Czy po prostu na razie sobie odpuszczamy i Isztar zostaje na późniejszy etap? Takie jest duże prawdopodobieństwo. Chociaż jeszcze jest jedno miejsce na pustyni, które chciałabym odwiedzić przed opuszczeniem na dłużej tego miejsca. Ale do tego wszystkiego myślę, że dojdziemy. Moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz. Do kolejnych materiałów. Cześć.